Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na uroczystym losowaniu nagród w pierwszej loterii promocyjnej na terenie gminy Miejsce Piastowe. Ja nazywam się Robert Kieszek i przyjechałem z firmy Gratifica poprowadzić dla Państwa uroczystość i formalnie też weryfikować procedury losowania. A jest dzisiaj z nami wójt gminy Miejsce Piastowe, pani Dorota Chilik, która jest gospodarzem i na pewno chętnie zabierze głos, żeby powiedzieć Państwu, po co się dzisiaj tutaj zebraliśmy. Witam wszystkich serdecznie, dzień dobry, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pierwsza loteria w gminie Miejsce Piastowe pod fajnym hasłem PIT do PIT-u gmina Miejsce Piastowe rozkwita. I to jest właśnie to, żeby zwrócić Państwu uwagę na ważność, gdzie Państwa podatki powędrują. Mimo różnych dotacji mamy teraz świadomość, że właśnie każdy Wasz grosz przekazany i wskazany w PIT-cie, gdzie mieszkacie, czy gdzie chcecie go ulokować, to jest właśnie kolejny plac zabaw, może kolejny chodnik, może kolejna załatana dziura. I ta świadomość jest najważniejsza. A my jako gmina Miejsce Piastowe chcemy Was właśnie za to obdarować pięknymi prezentami z naszej loterii, że właśnie to Wy zgłosiliście się tak licznie, że uszanowaliście, może chcecie po prostu wziąć pierwszy raz udział i zobaczyć, jak to naprawdę jest. Zachęcam do kolejnych loterii i to jest najważniejsze. Wiecie, gdzie lądują Wasze podatki i gdzie idą. A idą do gminy Miejsce Piastowe w tym wypadku tutaj na każdy zakątek, aby gmina Miejsce Piastowe pięknie rozkwitała. Dziękuję ślicznie. Co do loterii, zwracam się już do Państwa profesjonalistów w tym zakresie. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy serdecznie Pani Wójt. Wszystkim mieszkańcom życzymy powodzenia w dzisiejszym losowaniu. Nagrody są naprawdę wspaniałe. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy. Prosimy Pani Wójt o obecność tutaj z nami do końca losowania dla publiczności. A my przechodzimy, mili Państwo, do procedury losowania. Raz jeszcze się przedstawię. Nazywam się Robert Kieszek. Reprezentuję firmę Gratifica, agencję marketingu zintegrowanego. Ze mną jest kolega Piotr Suliński. Ja będę sprawował nadzór nad dzisiejszym losowaniem na podstawie posiadanego zaświadczenia o przeszkoleniu z przepisów ustawy o grach hazardowych. Kolega Piotr będzie zajmował się weryfikacją. I pokrótce wyjaśnię, jaka jest procedura pierwszego losowania w loterii promocyjnej w gminie Miejsce Piastowe. Mniejsza loteria to loteria promocyjna. Odbywa się ona na mocy ustawy o grach hazardowych i zezwolenia wydanego przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Loteria, jak Państwo doskonale wiedzą, można było zgłaszać się do loterii od 15 marca do 5 maja włącznie. I Państwa zgłoszenia zbierane były za pośrednictwem strony internetowej loteria.miejscepiastowe.pl. Tam trzeba było wypełnić formularz i tym sposobem Państwa zgłoszenia właśnie znalazły się w bazie danych uczestników loterii. My tutaj mamy w przezroczystym pojemniku, w przezroczystej urnie kopertę zaplombowaną. W kopercie znajdują się właśnie losy. Jak wyglądają losy? Losy to kartoniki z numerami ID przyporządkowanymi do Państwa zgłoszeń z bazy danych z formularza na stronie internetowej loteria.miejscepiastowe.pl. Łącznie do loterii zgłosiło się 496 osób. To były poprawne zgłoszenia, które zostały w bazie zweryfikowane. I tyle też kartoników znajduje się w tej kopercie. Zgodnie z regulaminem zgłoszenia były posortowane w kolejności alfabetycznej zgodnie z imionami uczestników. Ja za chwilę tę plombę zerwę, otworzę kopertę i wszystkie dokładnie kartoniki przysypię na Państwa oczach do tego pojemnika do losowania. Później je bardzo dokładnie przemieszam, żeby zachować element losowości. I rozpocznijmy losowanie. Co dzisiaj będziemy mieli Państwu losować? No jak na pierwszą loterię, gmina Miejsce Piastowe bardzo się postarała, bo mamy nagrody blisko wartości 50 tysięcy złotych brutto. To są nagrody dla świadomych podatników oraz dla tych, którzy po raz pierwszy zdecydowali się świadomie wskazać gminę Miejsce Piastowe w swojej deklaracji PIT jako miejsce zamieszkania. Dzięki temu właśnie środki rządowe z subwencji i z podatku PIT trafią tutaj na konto gminy i będą mogły być przez Panią Wójt zagospodarowane do Państwa potrzeb, do tego, żeby gmina właśnie, tak jak Pani Wójt nadmieniła, lepiej się rozwijała. My mamy 13 nagród, szczęśliwych 13 nagród, ale bardzo cennych,
i będziemy losować od nagród w hierarchii od nagród do wartości najmniejszej aż do nagrody głównej. Ja pokrótce przedstawię te nagrody i kolejne się losowania. Najpierw wylosujemy 13 laureatów nagród do wszystkich nagród rzeczowych, które tutaj dzisiaj mamy, a następnie wylosujemy po jednym zgłoszeniu rezerwowym do każdej z nagród, skończywszy na nagrodzie głównej. Się losujemy od nagród czwartego stopnia, później nagrody trzeciego, drugiego, pierwszego stopnia, nagroda główna i następnie rezerwa. Jakie mamy nagrody? Zaczynając od nagród czwartego stopnia, to są trzy roboty Xiaomi Mi Robot Vacuum Pro o wartości jednostkowej 1159 zł za każdy taki robot. Później rozlosujemy dwie hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter Essential o wartości 1449 zł każda. Następnie rozlosujemy trzy smartfony Xiaomi Redmi Note 10 128-gigowe o wartości 1499 zł każdy. I w ostatniej nagrody pierwszego stopnia to nasze Thermomixy. Tutaj no, bardzo popularna nagroda, bardzo solidny sprzęt kuchenny, który jednej gospodyni ułatwi gotowanie na następne lata. Jest to najnowszy model TM6, każdy o wartości 5499 zł. I tutaj też muszę zaznaczyć, że gmina zdecydowała się za Państwa zapłacić podatek, który już od nagród powyżej 2280 zł jednostkowej wartości występuje, więc dodatkowo ten Thermomix każdy jest uposażeniem podatkowym w kwocie 610 zł, czyli Państwo nie ponoszą absolutnie żadnych obowiązków podatkowych. Ten podatek zapłacimy za Państwa my jako organizator do właściwego nam urzędu skarbowego. Z jakich Thermomixów mamy, jak Państwo widzą przed nami, cztery. Cztery Thermomixy dla mieszkańców gminy Miejsce Testowe. Na końcu, jako nagrodę główną, rozlosujemy voucher, bon turystyczny, ufundowany przez Polskie Biuro Podróży Krosno, spółka z o.o. I ten voucher jest o wartości 6000 zł, również jako, że przekracza on kwotę 2280 zł zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Ufundowany jest na niego przez gminę podatek w kwocie 667 zł. I myślę, że wszystko opowiedziałem o wartościach. Cała pula nagród, tak jak wcześniej mówiłem, dokładnie powiem co do grosza, to 41 959 zł. Więc naprawdę na pierwszą loterię bardzo okazała. Za wszystkich tu trzymamy kciuki i my jako osoby losujące z firmy zewnętrznej i zgromadzona tutaj na terenie Domu Ludowego w Łężycach publiczność. Ja teraz rozszczelnię kopertę, wyrywam plombę. Koperta szczelnie zapakowana, zabezpieczona. Sprawdzam, czy w kopercie nic nie zostało. Koperta jest pusta. Kolega Piotr, twierdzę, że jest pusta. Dziękuję. Wszystkie numerki mamy już w bazie. To są Państwa zgłoszenia przyporządkowane do wierszy w bazie danych. Teraz przemieszam te kartoniki na powietrzne losy, żeby zachować element losowości. Wszystkie tutaj poprzerzucam. Kolega Piotr każdorazowo po wylosowaniu przeze mnie danego numerka do nagrody będzie na głos wyczytywał Państwa zanonimizowane dane osobowe z uwagi na RODO oraz tajemnicę uczestnika gry hazardowej. Będzie to imię, pierwsza litera nazwiska i trzy ostatnie cyfry numeru telefonu, który był podany w formularzu. Także wszyscy, którzy będą oglądać później tą transmisję z losowania, już podczas losowania będą wiedzieć, że to o nich chodzi, bo te dane z prawie 100% pewnością będą się pokrywać z Państwa zgłoszeniami. Lista zwycięzców będzie dostępna w ciągu 2 dni roboczych po losowaniu i będzie to lista wszystkich wylosowanych tutaj zapisanych na tablicy numerów ID wraz z przyporządkowanymi do nich danymi. Następnie my będziemy się kontaktować z laureatami. Po prawidłowej weryfikacji stwierdzamy wygraną i nagrody będzie można tutaj odebrać na terenie gminy Miejsce Testowe. One już tu są, one czekają na Państwa, więc myślę, że nie ma na co czekać. Losujemy nagrodę czwartego stopnia i to będzie robot Xiaomi, ten tutaj przede mną, jeden z trzech, numer 245.
245. Pan Dawid B., końcówka numeru telefonu komórkowego 868. Pan Dawid B., końcówka numeru telefonu komórkowego 868. Panu Dawidowi gratulujemy jako pierwszemu laureatowi w pierwszej loterii bitowej na terenie gminy Miejsce Piastowy, a losuje kolejny karton, drugi odkurzacz. Patrzę na ścianę do ogólnego i widzę numer 27. 27. Pan Robert G., końcówka numeru telefonu komórkowego 661. Pan Robert G., końcówka numeru telefonu komórkowego 661. Przechodzę do losowania trzeciego odkurzacza na kodę czwartego stopnia. Tym razem wylosowałem numer 207. 207. Pani Zofia K., końcówka numeru telefonu komórkowego 322. Pani Zofia K., końcówka numeru telefonu komórkowego 322. Tym samym mamy już rozlosowane nagrody w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o odkurzacze. I teraz przechodzimy do losowania dwóch hulajnóg, które tutaj stoją przed nami. To są elektryczne hulajnogi marki Xiaomi. Bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają, bo sami w innych loteriach jako firma też nie wydajemy. Mamy je na magazynie, więc dobry wybór. Zobaczymy, do kogo te elektryczne, nowoczesne hulajnogi trafią. Dwóch laureatów. Pierwszy numer to 15. 15. Pani Gabriela K., końcówka numeru telefonu komórkowego 785. Pani Gabriela K., końcówka numeru telefonu komórkowego 785. Przemieszam troszkę losy. Spróbuję wyciągnąć kolejnego laureata hulajnogi. To numer 391. 391. Pani Maria B., końcówka numeru telefonu komórkowego 436. Pani Maria B., końcówka numeru telefonu komórkowego 436. Teraz rozlosujemy nagrody drugiego stopnia. Będą to trzy kolejno smartfony Xiaomi Redmi Note 10 5G, 4 GB RAM, 128 GB pojemności dysku. Zobaczmy. Pierwszy smartfon trafi do numer 349. 349. Pani Małgorzata F., końcówka numeru telefonu komórkowego 009. Pani Małgorzata F., końcówka numeru telefonu komórkowego 009. Gratulujemy. Losujemy kolejny smartfon. Numer 258. Numer 258. Pan Paweł O., końcówka numeru telefonu komórkowego 517. Pan Paweł O., końcówka numeru telefonu komórkowego 517. Oj, znowu troszkę przemieszałem losy. I losujemy trzeci smartfon. Ostatni z trzech. Numer 90. Numer 90. Pan Paweł J., końcówka numeru telefonu komórkowego 647. Pan Paweł J., końcówka numeru telefonu komórkowego 647. Teraz będziemy losować nagrody pierwszego stopnia i to są nasze wspomniane już termomiksy TM6, oczywiście oryginalne od firmy Wolfwerk. Z siedzibą w Wrocławiu, z całym sprzętem, z podłączeniem do internetu. Także zobaczymy. Cztery osoby na pewno uszczęśliwimy. Ja tylko tytułem jeszcze
podtrzymania suspensu i emocji powiem, że nasze losy, jak Państwo widzą, są przygotowane w taki sposób, kartoniki z numerami ID, że nie ma możliwości pomylenia 99 z 66 odwrotnie. Także możecie mieć Państwo pewność, że pod Państwa numerem jest zakodowany Państwa numer. Dokładnie ten z bazy danych kolega Piotr skrupulatnie wyczytuje. Ja losuję. Pierwszy Thermomix. 421. 421. Pan Jan S. Końcówka numeru telefonu komórkowego 858. Pan Jan S. Końcówka numeru telefonu komórkowego 858. Ciekawe, czy pan Jan będzie sam gotował, czy obrażenie, nie wiem. Ale kolejny numer to 266. 266. Kolejny Thermomix. Pan Art. Pan Art U. Końcówka numeru telefonu komórkowego 446. Pan Art U. Końcówka numeru telefonu komórkowego 446. Albo takie imię, albo pan w swoim formularzu nie dopisał imienia Artur. Nie wiemy tego. Takie mamy dane, więc mamy też numer telefonu. Formularz był poprawny. Takie imię przypadło, może ktoś ma na imię Art. Zobaczymy przy weryfikacji. Po to mamy też rezerwę w razie czego. Numer 129. To jest trzeci Thermomix, numer 129. Pani Janina K. Końcówka numeru telefonu komórkowego 637. Pani Janina K. Końcówka numeru telefonu komórkowego 637. Kolejny kartonik to 53. Czwarty Thermomix ląduje do numeru 53, pod którym zakodowane są dane. Pan Jakub B. Końcówka numeru telefonu komórkowego 278. Pan Jakub B. Końcówka numeru telefonu komórkowego 278. Gratulujemy dotychczasowym laureatom. No i teraz wielka chwila. Losowanie laureatki bądź laureata nagrody głównej. Nasz voucher na dowolny cel turystyczny z oferty biura Polskie Biuro Podróży Krosno. 6 tysięcy złotych plus podatek. Zobaczmy, już cała rodzina może wyjechać na solidny weekend ze spa, może nawet na tydzień. Mimo inflacji kwota znacząca. Zobaczmy, jeszcze albo jeszcze wyniesie do tego jeszcze bardziej. Teraz wyciągam jeden kartonik. A to numer 211. 211. Pan Krzysztof G. Końcówka numeru telefonu komórkowego 588. Pan Krzysztof G. Końcówka numeru telefonu komórkowego 588. Serdecznie gratulujemy wszystkim wylosowanym laureatom w pierwszej premierowej loterii bitowej w gminie Miejsce Piastowe. Pit do Pita, gmina Miejsce Piastowe rozkwita. Taki slogan, taka nazwa. Wszystkim Państwu dziękujemy. Teraz przechodzimy zgodnie z procedurą do losowania rezerwy. Ja tylko spiszę teraz po kolei te numery, które tutaj wylosowaliśmy w pierwszej kolejności. Czyli to był numer 245. Następnie 27. Następnie 207. Kolejne dwie nagrody to numer 15 i 391. Kolejne trzy nagrody to były numery 349, 258, 90. Kolejne cztery nagrody to Thermomixy. 421, 266, 129 i 53. I nagroda główna to był numer ID 211. Teraz przechodzę do losowania zgłoszeń rezerwowych i kolejno odnajmy do czwartego stopnia. Pierwsze zgłoszenie rezerwowe to numer
296. 296. Pani Magdalena W. Końcówka numeru telefonu komórkowego 603. Pani Magdalena W. Końcówka numeru telefonu komórkowego 603. Przypominam, że jest to zgłoszenie rezerwowe do pierwszego z trzech odkurzaczy, robotów Xiaomi. Drugie zgłoszenie rezerwowe to numer 352. 352. Pani Katarzyna K. Końcówka numeru telefonu komórkowego 154. Pani Katarzyna K. Końcówka numeru telefonu komórkowego 154. Kolejne zgłoszenie rezerwowe to 455. 455. Pan Grzegorz S. Końcówka numeru telefonu komórkowego 382. Pan Grzegorz S. Końcówka numeru telefonu komórkowego 382. Teraz mamy rezerwowe zgłoszenia do hulajnóg. Dwie hulajnogi, dwa zgłoszenia rezerwowe kolejno. Pierwszy numer losu to 189. 189. Pani Jadwiga J. Końcówka numeru telefonu komórkowego 734. Pani Jadwiga J. Końcówka numeru telefonu komórkowego 734. Drugie zgłoszenie rezerwowe do hulajnogi to numer 11. 11. Pani Stefania M. Końcówka numeru telefonu komórkowego 105. Pani Stefania M. Końcówka numeru telefonu komórkowego 105. Teraz losujemy trzy smartfony, zgłoszenia rezerwowe. Pierwszy rekord to 374. 374. Pani Maria M. Końcówka numeru telefonu komórkowego 805. Pani Maria M. Końcówka numeru telefonu komórkowego 805. Druga rezerwa to smartfona Xiaomi Redmi Note. To numer 381. 381. Pan Janusz E. Końcówka numeru telefonu komórkowego 698. Pan Janusz E. Końcówka numeru telefonu komórkowego 698. Trzecie zgłoszenie rezerwowe to numer 226. 226. Trzecie zgłoszenie rezerwowe. Pani Katarzyna S. Końcówka numeru telefonu komórkowego 233. Pani Katarzyna S. Końcówka numeru telefonu komórkowego 233. Losujemy teraz pierwsze zgłoszenie rezerwowe do pierwszego z czterech Thermomixów. Wybieram z Was jeden kartonik. 334. 334. Pani Jadwiga P. Końcówka numeru telefonu komórkowego 547. Pani Jadwiga P. Końcówka numeru telefonu komórkowego 547. Kolejne zgłoszenie rezerwowe 469. 469. Pan Mateusz J. Końcówka numeru telefonu komórkowego 431. Pan Mateusz J. Końcówka numeru telefonu komórkowego 431. Kolejne zgłoszenie rezerwowe 246. 246. Pani Magdalena W. Końcówka numeru telefonu komórkowego 004. Pani Magdalena W. Końcówka numeru telefonu komórkowego 004. Ostatnie zgłoszenie rezerwowe do Thermomixa, jednego z czterech, już czwarty.
numer 331, numer 331. Pani Agata L., końcówka numeru telefonu komórkowego 661. Pani Agata L., końcówka numeru telefonu komórkowego 661. I została nam ostatnia rezerwa do wylosowania i zanotowanie wszystkich wyników na tablicy. To jest do nagrody głównej, voucher turystyczny, na wypadek gdyby z laureatem nie udało się skontaktować, albo był on wykluczony, albo nie spełnił warunków regulaminu, to będzie numer 370. 370. Pan Mateusz B., końcówka numeru telefonu komórkowego 414. Pan Mateusz B., końcówka numeru telefonu komórkowego 414. Ja pozwolę sobie spisać te zgłoszenia rezerwowe, czyli nagrody czwartego stopnia 296. Następnie 352. Następnie 455. Teraz nagrody zgłoszenia rezerwowe do nagrody trzeciego stopnia. To są dwa numery. 189 i 11. Zgłoszenia rezerwowe do nagród drugiego stopnia. Są to 3. 374. 381. I 226. Teraz cztery zgłoszenia rezerwowe do termomiksów nagród pierwszego stopnia. 334, 469, 246, 331. I do nagrody górnej, to był ostatni wylosowany numer 370. Szanowni Państwo, serdecznie gratulujemy wylosowanym mieszkańcom gminy Miejsce Piastowe podatnikom. Bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wójta za udział w loterii, za aktywność, bo tak jak szacujemy, to ponad 10% podatników tutaj wziął udział w pierwszej premierowej loterii, a to dopiero początek, bo no też musi się ta wiadomość wśród Państwa roznieść, że warto, że się opłaca, że fajnie jest swoje podatki dobrze lokować. Można wygrać ciekawe nagrody w transparentnym losowaniu nadzorowanym przez profesjonalny podmiot, ale też przez organy administracji publicznej, m.in. przez urzędy celno-skarbowe i Izby Administracji Skarbowej. My serdecznie Państwu dziękujemy za udział w tej loterii. Żegnamy się już. I nasi pracownicy będą kontaktować się z laureatami telefonicznie w celu ustalenia warunków wydania nagrody i podpisania odpowiednich dokumentów w postaci protokołu odbioru nagrody, który jest załącznikiem do regulaminu. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.